Cześć, witajcie w nowym odcinku na kanale Gotuj z Anią. Dzisiaj pokażę Wam przepis na nuggetsy, które dzieciaki uwielbiają. Do zrobienia takich nuggetsów będę potrzebowała pierś z kurczaka, sól, czosnek, prażoną cebulkę bądź proszku, pieprz, musztarda, woda, mąka, jajka, mąka ziemniaczana, olej do smażenia. Oczywiście całą listę składników znajdziecie w opisie pod filmem. Zanim zaczniemy, zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, żeby widzieć kolejne smaczne, fajne przepisy. No to co? Zaczynamy! Na początek zacznę od zmielenia piersi z kurczaka. Zmielę go w maszynce do mięsa. Pierś z kurczaka mam już zmieloną, odstawiam ją na chwilę, teraz zrobię sobie ciasto. Do miski dodaję mąkę, sól, prażoną cebulkę bądź proszku, jeśli macie, czosnek granulowany, taką jedną łyżkę. Pieprz, też taką jedną łyżkę. Jajka. Musztardę. Ja mam musztardę miodową. Możecie użyć też zwykłej, jak macie w domu. Składników jest naprawdę niedużo, więc nuggetsy zrobi się bardzo szybko. I do tego dodaję wodę. I wszystko mieszam trzepaczką. Mieszamy, żeby nie było grudek. Ciasto powinno być dość gęste, żeby nam się ładnie obtoczyło całe mięso. U mnie ciasto jest jeszcze trochę rzadkie, dodaję jeszcze trochę mąki. Oczywiście ilość proporcji znajdziecie w opisie pod filmem. Ciasto na chwilę odstawiam i zaraz będę formować nuggetsy. Zabieram się za formowanie nuggetsów. Przygotowałam sobie w miseczce trochę wody, żeby moczyć ręce, jak będzie mi się mięso kleić do rąk. Bierzemy odrobinę mięsa. Gdy mamy ręce zmoczone, to mięso lepiej nam się formuje. Formujemy w takie oto kawałeczki, kształty bez znaczenia i maczamy to w mące ziemniaczanej. Tak uformowanego nuggetsa odkładam na chwilę na tacę i postępuję tak z każdym jednym. Tak obtoczone w mące ziemniaczanej nuggetsy teraz będę maczać w cieście, które zrobiłam. Zamaczamy je w cieście i odkładamy z powrotem na blaszkę. I tak postępujemy z każdym kolejnym nuggetsem. I tak obtoczone nuggetsy wsadzamy do zamrażarki na pół godziny. Nuggetsy mam już trochę zamrożone, teraz rozgrzałam sobie olej, będę je smażyć. Nuggetsy wrzucam na rozgrzany olej. Takie nuggetsy smażymy na głębokim oleju, możemy je także upiec w piekarniku. 180 stopni, grzałka góra-dół. Pieczemy je na złoty kolor. Pierwszą partię nuggetsów mam już usmażoną. Wyciągam je na ręcznik papierowy. Nuggetsy mam już usmażone. Przekładam je na talerz. Zanim przełożę, przekroję Wam jednego, żeby Wam pokazać, jak w środku wyglądają. Są soczyste w środku.
i przekładam na talerz. Udekoruję jeszcze szczypiorkiem i możemy iść jeść. Życzę Wam smacznego. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!